Szczerze mówiąc, jak dobiegłam, zobaczyłam czas, oczywiście była to wielka radość, ale pierwsze, co sobie pomyślałam, to właśnie to, że nikt nie będzie już o to więcej pytał i że mam ten rekord Polski i po prostu zapisuję się w tych kartach historii, nie tylko właśnie jako mistrzyni Europy, o czym oczywiście marzyłam, ale też jako rekordzistka Polski. Myślę, że utwierdziłam tą swoją pozycję, ale jak widzisz, to nie było łatwe, bo tutaj rywalki nie śpią i były bardzo mocne, ale cieszę się, że wygrałam, tak jak mówię, marzyłam tu o tym złocie, a jeżeli chodzi o świat, no myślę, że i tak cały czas zaznaczałam na swoją pozycję, bo byłam już... Zostałam wicemistrzynią świata, też na tych diamentowych ligach czy na meetingach faktycznie zajmuję wysokie miejsca, ale gdzieś ten czas był taki, że jeszcze sporo dziewczyn było przede mną w tych tabelach, a teraz już coraz mniej. Także naprawdę no, mega to cieszy i liczę na więcej. Tak się śmiałam, że jak szłam tutaj w tunelu, czułam się oczywiście dobrze, byłam też wypoczęta, wiedziałam, że będzie trzeba szybko biegać i naprawdę przez myśl przeszedł mi ten rekord Polski i pomyślałam o tym, ale nie wiem dlaczego przyszło mi na myśl, że ma 49,23 i mówię, dobra, 49,23 i właśnie się śmiałam, bo jak byliśmy chyba na Bahama, to Marika Popowicz opowiadała nam jakąś historię i mówiła, że poszła na start i pomyślała o jakimś czasie i taki pobiegła. Ja mówię, no to 49,23 brzmi dobrze, fajnie by było, ale no zdecydowanie nie myślałam, że złamie to 49 sekund. Nie spodziewałam się tego, zwłaszcza, że też nie puszczaliśmy wcale tak z tym treningiem ten ostatni tydzień i naprawdę te nogi już od razu zaczęły się kręcić, ale myślę, że to jest dobry znak. Ja tylko czekałam, że ona zacznie słabnąć, bo zazwyczaj gdzieś tak miałam, że biegłam do tego końca, chociaż też wychodziłam bardziej z tyłu, bo tu wyszłam już na prowadzeniu, czy tam wyszłyśmy równo, więc musiałam zacząć bardzo mocno. Nie wiem, ile tam były międzyczasy po drodze, ale na pewno to było bardzo szybko. I jak wychodziłam na ostatnim prostym, mówię, zawsze, ja sobie zawsze na ostatnim prostym mówię cierpliwie do końca, one zaczną słabnąć, ale ona nie zaczyna słabnąć i muszę powiedzieć, że trochę mnie to niepokoiło i faktycznie już bardzo mocno, całym ciałem dosłownie pracowałam i tylko liczyłam, by dobiegnie do tej mety, no ale kurczę, tak naprawdę wyszarpałam ten złoty medal. Ja się śmieję, że teraz na pewno nigdy przez długi czas nie zada mi żadnego pytania, długo go nie wymyślam, bo tak jak się śmiałam, że pytali o rekord Polski, tak się śmiałam, że jak pobiję rekord Polski, pewnie zaczną pytać, kiedy złamie 49, ale teraz zrobiłam te dwie rzeczy naraz, także na chwilę będzie bez pytań z presją.